Witajcie kochani na kanale ZeptoBox. Zepto to oczywiście stacja ładowania pojazdów. Jak ktoś ogląda kanał, to wie. Ale słuchajcie, z taką bolączką standardową, jeżeli chodzi o Opla i w ogóle wszystkie samochody, które mają tutaj przycisk w klamce, czyli nie dotykowy czujnik, tylko przycisk. Problem jest z tym taki, że ten mikroprzełącznik po czasie on odmawia posłuszeństwa i w tej chwili nie mogę ani zakluczyć, ani odkluczyć za pomocą tego przycisku, bo zwyczajnie nie działa. Tutaj działa, bo jest mniej używany. Teraz mamy zakluczone, odkluczone. No i teraz chcę Wam pokazać, jakbym się... Bo to we wszystkich GM-ach, czyli w Oplach, w Chevroletach, w Chryslerach chyba też było bardzo podobnie, bo to amerykańskie rozwiązania są wszędzie prawie takie same. Więc właśnie chcę Wam pokazać, jak dostać się do tego przełącznika, do wymiany tej klamki. Bo ja będę próbował naprawić ten mikroprzełącznik, czyli go wymienić na nowy. Czyli naprawa za dosłownie kilka złotych. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że tutaj mamy po otwarciu drzwi taką zaślepkę do torksa, który tam jest w głębi. Ten torks. W razie coś, ten torks to jest T20 bodajże. I teraz jaki jest sekret? Odbijam się tu w drzwiach. Moje palce widać, dobra, mniejsza z tym. W każdym razie sekretem tego jest, że my nie możemy tego zwyczajnie odkręcić, tylko klamkę, ciągnąc jednocześnie klamkę, czyli mając tak otwarte, musimy odkręcić tą śrubkę, czyli musimy mieć tą klamkę wyciągniętą. W innym przypadku tej klamki później nie wydostaniemy, ona się zablokuje. Więc otwieramy i odkręcamy tą śrubkę do samego końca, do oporu. Po wykręceniu tej śrubki do oporu, tu się nic nie zmienia, bo ta śrubka jest jakby statyczna, ale co się stało? Klamka nam się właśnie zatrzymała w położeniu otwartym i w tej chwili bez najmniejszego wysiłku możemy wyjąć cały ten bębenek. I teraz, żeby wydostać tą klamkę, wystarczy ją przesunąć delikatnie i ciągnąć do siebie. W tym momencie nam tu wychodzi, no i tu mamy podobną sytuację. Tu trzeba tylko uważać, bo jest ten kabelek. No i teraz, gdybyśmy chcieli wymienić klamkę w całości, no to niestety trzeba jeszcze rozebrać boczek. Ale ja nie będę tego rozłączał, bo ten niestety ktoś nie wymyślił, żeby tu dać stycznik. Przepraszam, jakiś łącznik, tylko on gdzieś tam się znajduje w środku, gdzieś w tym miejscu, tu gdzieś tam. Jakby patrzeć to gdzieś tam, ale się od tej strony oczywiście nie dostaniemy, więc tu spróbujemy to rozebrać. To wygląda na to, że tu ma haczyki, które tutaj widać, tu są haczyki jeden i drugi z drugiej strony i prawdopodobnie od tej strony, jak podważymy, to się nam to otworzy. Słuchajcie, tak przy okazji właśnie, jeżeli chcecie wspierać mój kanał i moje pomysły, to po wejściu na stronę zepto.pl, zalogowaniu się, założeniu konta, tam wystarczy tylko podać maila i sobie hasełko, można dokonać dowolnego doładowania systemu Zepto, czyli te pieniądze, które mnie chcecie wesprzeć ewentualnie, Wam nie przepadną, zostaną właśnie tam w postaci punktów na zepto.pl. Być może kiedyś w przyszłości będziecie mieli auto elektryczne, to będziecie mogli się ładować, a jak tak, może po prostu chcecie mnie wesprzeć, to wspierajcie. Więc słuchajcie, tutaj następnym krokiem jest usunięcie tej takiej rameczki uszczelki. Wystarczy to podważyć delikatnie z tej strony i to zwyczajnie przesuwamy sobie dalej. I tu wygląda na to, że rozbieram to pierwszy raz, więc i tu wygląda na to, że ktoś już tu wcześniej gdzieś tam zaglądał, bo tutaj są jakieś ślady, więc podejrzewam, że właśnie tutaj się podważa. Na pewno ta strona musi wyjść jako pierwsza, a ta strona jako druga, bo te zaczepy są takie bardzo duże,
Więc tutaj musi wyjść raczej od tej strony. Zaraz będę właśnie tu w to samo miejsce próbował włożyć coś płaskiego i podważyć. Czyli dokładnie tak, od tej strony zdejmujemy to wieczko. Natomiast naprawdę bardzo ciężko tu siedzi, jak widzicie, dosłownie, mimo że nie za wiele tu zahacza o ten element, to naprawdę musiałem użyć bardzo dużo siły, żeby to stąd wydostać. Także mamy to zdjęte. Następnym etapem jest oczywiście zajęcie się tym mikroprzełącznikiem. Tu jakaś też złączka widzę jest. Nie, to jest tylko prowadzenie pewno kabli. No, także tym mikroprzełącznikiem musimy się zająć, rozebrać, zobaczyć, co to jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mikroprzełącznik, to wystarczy, że go palcem, nawet nie musiałem czymś tam podważać, i on tutaj wychodzi z całym tym urządzonkiem. Podejrzewam, że tu jest antena wbudowana. To by było tak najbardziej logiczne, co tutaj jest, że to jest zalane całe. Ale tu widać, że od tyłu będzie chyba rozbieralne, więc będzie można się do tego dostać, mikroprzełącznika, i zobaczyć, czy da się go wymienić. Słuchajcie, okazało się, że to jest jakiś silikon albo guma w tym miejscu zalewana, ale spokojnie trzeba to wyskrobać. Tam już widać płyteczkę pod spodem, więc warto się nie poddawać, bo naprawdę, jeżeli będzie tylko wymiana mikroprzełącznika, to będzie to groszowa sprawa. Przy okazji jest też numer i chyba rok produkcji, 1 września 2011. No, także ja to wydłubuję i zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, jest mała niespodzianka, bo okazało się, że po rozebraniu tego jest to przycisk membranowy. Oczywiście zestawy do kupienia membranowych są do naprawy, a ja tutaj chyba wlutuję mikroprzełącznik. To podłączę i tyle, bo tu chyba żadnej elektroniki w tym nie ma. Zresztą sprawdzimy, zaraz obmierzymy, bo tu może być rezystancja jakaś inna specjalnie, żeby sprawdzać, czy w ogóle ten przełącznik jest. Po otwarciu tego włącznika, przełącznika membranowego, okazuje się, że on jest tylko tutaj brudny, czyli wilgoć pewno go załatwiła. Wygląda na to, że tu żadnych rezystorów nie ma, więc słuchajcie, wystarczy to alkoholem jakimś wyczyścić i podejrzewam, że będzie działać jak nówka. Zwyczajnie dostała się tu wilgoć. A wiecie dlaczego? Dlatego, że już wam pokazuję najważniejszy element. Czyli tu jest taka uszczelka, jak widzicie tutaj przy otwieraniu pękło mi to, ale o co chodzi? Ta uszczelka, czyli ten przycisk gumowy, jest tutaj rozerwany i ja go nie rozerwałem. Podejrzewam, że tędy sobie po prostu wchodzi wilgoć i przez to ten mikroprzełącznik membranowy się rozwala. No nic, to próbujemy najpierw przeczyścić i zobaczyć, czy będzie działać. Jeżeli przyniesie to dobry skutek, to nie będę nic wymieniał. Będzie znowu kilka lat spokój. Czyli szmatka, alkohol izopropylowy. No niestety tu już mi się naklejka odkleiła. W każdym razie na szmatkę trochę alkoholu izopropylowego i czyścimy. Niestety okazało się, że mimo czyszczenia, no sam przycisk dosyć się oczyścił, ale tutaj coś tam pozostało. Próbuję to oczyścić mechanicznie, czyli papierkiem ściernym lub czymkolwiek takim. Simba nam uciekła, schowała się. Słuchajcie, wygląda na to, że działa. Każde naciśnięcie, nawet delikatne, bez problemu powoduje zamykanie, otwieranie po tym mechanicznym wyczyszczeniu. Więc to wszystko składam i mam nadzieję, że przez trochę lat mi posłuży. Słuchajcie, nie hejtujcie mnie za biały silikon, bo taki akurat tylko mam w tym momencie. I o co chodzi? Dołem ten wyłącznik, ten przełącznik zostawiam otwarty. Ten, czyli ta wilgoć ewentualnie, która się dostanie przez tą gumkę, niech tam sobie odparuje. Natomiast
tą gumkę tak obróciłem, że to przerwanie, które było tu od góry, z tej strony, gdzie pokazuję mniej więcej palcem, zaraz wam śrubokrętem pokażę, tutaj gdzieś było to pęknięcie w tym miejscu, to przełożyłem, żeby przypadało od dołu w drugą stronę. W tym momencie nam to załatwi dużo problemów, może już nawet nigdy się to nie popsuje, bo ewidentnie to tylko było zaśniedziałe. Więc tak zaklejam i tak wszystko składam w odwrotnej kolejności. I myślę, że będzie działać. Mam nadzieję, że pomogłem użytkownikom ampery, bo to jest taka standardowa rzecz. Zresztą jeśli to tak jest zrobione, to ja już się teraz nie dziwię. Myślałem, że tu jest jakiś mikroprzełącznik, a tu zwyczajny membranowy włącznik. No, więc składamy to wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się działaniem. Kochani, tu ze względu na to, że ten silikon jest jeszcze świeży, tak wymyśliłem, że tu podłożę kawałek foliki. Tak dociąłem kawałek foliki, podłożyłem od dołu, tam będzie miało sobie gdzie ta woda wylatywać w razie coś, także zobaczcie, że teraz każdorazowo to słyszycie, działa bez problemu, tak? Więc każde dotknięcie prawidłowo reaguje. No i składamy dalej, czyli teraz zakładamy wierzch, to sreberko, ten srebrny przycisk, wierzch tego przycisku i no i składamy. Słuchajcie, no, wygląda, że wszystko działa. To elegancko. No. Więc to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Jedna uwaga, żeby się tylko nie zatrzasnęli drzwi, bo po zatrzaśnięciu drzwi, jak to wszystko jest rozkręcone, nie można drzwi otworzyć ani od środka, ani od zewnątrz, więc bardzo istotne. A mówię to dopiero na końcu. Bo też dla widzów ogłaszam konkurs. Słuchajcie, konkurs jest bardzo prosty, w związku z tym, że mam tą pastylkę tego Bicona, bodajże tak to się nazywa fachowo, One Metera. Niestety zamontowano już mi nowoczesny licznik, który odczyt ma zdalny przez sieć komórkową i ten akurat nie współpracuje z tym modelem, więc on jest dla Was po prostu. Co wystarczy zrobić? Wystarczy zasubskrybować kanał ZeptoBox i tutaj w komentarzach na dole dać informację, jaki licznik macie. Oczywiście na stronie sobie sprawdźcie onemeter.com, czy Wasz licznik współpracuje. Wtedy właśnie podajcie u dołu, jaki licznik macie, jaki model. No i tyle. Czyli subskrypcja i komentarz pod tym materiałem. Oczywiście łapka w górę też by się przydała pod tym materiałem. Pomoże się właścicielom Opel Ampery i Chevroleta Volta przyda taki filmik o naprawie tego nieszczęsnego włącznika. Także zapraszam do subskrypcji. Dzięki wszystkim za to, że byliście i jesteście, mimo że filmów długo nie wrzucałem. Także pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i zobaczenia. A, no i bym zapomniał. Jeżeli chodzi o ogłoszenie wyników, to zrobimy, że do końca października. Na spokojnie, tak? Te komentarze można umieszczać i robić subskrypcje. Także do końca października jest czas 2019 roku oczywiście. Pozdrawiam.